słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A ze mną Małgorzata Małuch, wójt gminy Sękowa. Dzień dobry, witam panie wójt. Dzień dobry. Panie wójt, jak minął sezon e, letni, ten już taki jeszcze wrzesień piękny, który za nami e, w gminie Sękowa, no w pięknej gminie Sękowa, w Beskidzie Niskim. turyści dopisali? Tak, to był dobry sezon dla naszej gminy. Taką zmianę i, no powiem wprost, najazd turystów obserwujemy od czasów pandemii, nawet, mhm. ponieważ. Tak się wydaje, że ten bezkit niski został odkryty właśnie w tym czasie, A to, kiedy. To potwierdza GOPR na ostatniej konferencji prasowej po sezonie letnim, że jest najazd właśnie w Państwa stronę turystów. Rzeczywiście. Tak jest. Tak, mhm. też to odczuwamy. Myślę, że również oferta turystyczna jest coraz bardziej atrakcyjna, ciekawa, przyciąga turystów. Wiele atrakcji myślę, że to w końcu się przebiło. No teraz mamy jesień, więc pora na grzybiarzy też, prawda? Tak, tak, a zwłaszcza, że teraz jest wyjątkowo duży wysyp grzybów no i przyciąga to nie tylko tutaj lokalnych grzybiarzy, ale też, no myślę, że cała Polska u nas teraz zbiera grzyby. Panie Wójt, jak ten rozwój turystyki na przestrzeni właśnie kilku lat, no przerwany takimi sytuacjami właśnie jak, jak pandemia, ale jak to wygląda? Macie piękne szlaki, w sezonie zimowym wyciągi, Więcej gospodarstw agroturystycznych też działa prywatnie, ludzie angażują się w turystykę na terenie gminy. Tak. Właśnie w ostatnim czasie widzimy takie duże zainteresowanie inwestowaniem właśnie w taką, może już nawet nie agroturystykę, tylko w jakieś pensjonaty mniejsze, większe. Teraz są modne osady takich domków jednorodzinnych, małych, całorocznych, no, co jakiś czas właśnie coś takiego powstaje i to też uatrakcyjnia naszą ofertę, ponieważ atrakcji turystycznych faktycznie mamy dużo, bo i zabytki, i piękne szlaki, oferta też taka rekreacyjna jest bardzo ciekawa. Natomiast no, ciągle mało miejsc noclegowych, ciągle turyści szukają miejsca, gdzie mogliby się zatrzymać, i to y, inwestorzy, nasi mieszkańcy, ale też sporo inwestorów z zewnątrz dostrzega, i jest to też y, ostatnio taki, taki punkt, który myślę, że spowoduje duży rozwój gminy. Czyli ta większa liczba turystów może powodować to, że będą zarastały te miejsca noclegowe i będzie coraz więcej, prawda powoli? To się już dzieje, mhm. to się już dzieje, powstają nowe, bardzo klimatyczne miejsca. Ja ciągle czekam na jakąś ofertę budowy dużego hotelu, dużego, no takiego na miarę jakby naszego terenu, bo to jest teren. Taki jeszcze nie y, zupełnie skomercjalizowany i chcielibyśmy ten klimat utrzymać. Uhu. Wspomniała Pani o zabytkach, y, to zapytam o renowację zabytków. Tutaj gmina dostała jakieś pieniądze, dotacje na ten cel w ostatnim czasie? Tak, my mamy bardzo dużo zabytków. Y, w rejestrze zabytków jest y, no ponad 40 takich dużych obiektów. 14 cerkwi i kościołów zabytkowych, więc potencjał jest potężny. No i jak w ślad za tym to też i, i potrzeby remontowe no na bieżąco są bardzo duże. W pierwszym rozdaniu pozyskaliśmy kwotę no prawie 1, 200 tysięcy złotych, kwota ta trafi do naszych parafii, w porozumieniu z proboszczami ustaliliśmy, że każda parafia dostanie 200 tysięcy złotych na te najpilniejsze prace konserwatorskie no przy, przy 14 obiektach to, to nie jest może za dużo, ale naj, najpilniejsze potrzeby na pewno uda się zabezpieczyć. Natomiast drugie rozdanie to były to są środki przeznaczone na obiekty UNESCO. Mamy w gminie dwa obiekty UNESCO, kościół w Sękowej i cerkiew w Owczarach. I na te obiekty po 500 tysięcy złotych dostaliśmy, czyli razem no, całkiem spora suma, 2 miliony 200 tysięcy. I tam już zapadną decyzje, co będzie w nich robione, już rozumiem, przez ewentualnie proboszcza danego, czy... Jakiego konserwatora, tak? Co na przykład w Owczarach będzie robione, to już zapadnie na miejscu decyzja, tak? tak? jest. To myśmy już we wnioskach pisali, co jest no. najistotniejsze i, i w zasadzie te pieniądze już są y, kierowane na te, na te potrzeby wcześniej zgłoszone. W Owczarach akurat dach wymaga y, naprawy konserwacji, jest to bardzo ważne, bo gdzieś tam zacieki się pojawiły. Ale też na terenie gminy piękne cmentarze z okresu pierwszej wojny światowej. Zbliża się 11 listopada, więc podejrzewam, że też będzie ta akcja u państwa sprzątania tych miejsc, prawda? Tak jest. Znaczy jeszcze wspomnę, mhm. że yy, kończymy w zasadzie już rozliczamy projekt, yy, który realizowaliśmy ze środków transgranicznych ocalić od zapomnienia. W ramach tego projektu Y, pełnej y, konserwacji, rewitalizacji, y, podlegało 12 cmentarzy z I wojny światowej. Naprawdę y, mają teraz nowy, y, bardzo piękny, y, wracający właśnie do, do historycznych y, rozmiarów y, wygląd. I również w ramach tego programu wykonaliśmy Park Historyczny w Siarach, więc jakby jest też ta baza wypadowa na szlak cmentarzy z I wojny światowej, które też jakby są odkrywane. Coraz więcej turystów tym szlakiem przemierza. Więc zapraszam na ten szlak. A teraz zapraszam też w sposób szczególny, ponieważ zawsze. Pierwszy tydzień października to na naszym terenie, na naszych cmentarzach, jest to tydzień porządkowania tych cmentarzy, sprzątania małych, drobnych prac konserwatorskich. I tutaj no, mamy wielu sprzymierzeńców. Zjeżdża się do gminy, już zresztą ta akcja się rozrosła dużo szerzej, bo na cały powiat, nawet trochę poza powiat. I, I wielka rzesza wolontariuszy już pracuje na naszych cmentarzach. Roboty jest bardzo dużo. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby no, w ten sposób uczcić pamięć poległych w pierwszej wojnie żołnierzy, ale też no, zrobić coś dobrego dla, dla swojego otoczenia. My też zapraszamy wszystkich, którzy taką potrzebę czują, na przykład od siebie, właśnie, żeby zgłosić się do Państwa. Proszę powiedzieć, Pani Wójt, jakie inwestycje teraz trwają na terenie Gminy Sękowa, w sensie takim komunalnym, infrastrukturalnym? Oj, no dużo się, dużo. znów się u nas dużo dzieje. Z takich inwestycji no, kończymy bardzo dużą inwestycję. Polegającą na rewitalizacji, rozbudowie infrastruktury oświatowej. To zadanie, które było na kwotę około 5 milionów, dodatkowe elementy, bo w trakcie realizacji pozyskiwaliśmy dodatkowe środki, także docelowo to zadanie sięgać będzie około prawie 10 milionów złotych. To daje nową jakość. Naszym placówkom oświatowym. Niebawem będziemy oddawać te, te inwestycje. Oprócz tego, że szkoła jest rozbudowana, jest bardzo nowoczesna, to została też w ramach projektów doposażona w najnowszy sprzęt i edukacyjny i, i informatyczny także zupełnie nowa jakość. Ponadto, no co się jeszcze y, teraz dzieje? No jest wielki boom na naszych drogach. Właśnie drogi, bo to zawsze naszych <noise> słuchaczy interesuje. Ze środków y, Polskiego Ładu, no to tam 10 milionów pozyskaliśmy na, na nasze drogi i no, z tych środków y, będzie zmodernizowanych y, 17 kilometrów dróg. Natomiast też z lasów państwowych w ramach Funduszu Leśnego pozyskaliśmy kwotę ponad 6 milionów złotych też na te drogi, z których korzystają lasy państwowe. I tutaj między innymi też prowadzimy kontrowersyjną modernizację dróg w tej południowej części gminy. Czyli ta Jesionka Radocyna, czarne długie. Dlaczego kontrowersyjną? Y, dlatego kontrowersyjną, ponieważ jest bardzo mocny ruch, który y, niejako sprzeciwia się modernizacji mm. tych dróg, ale pod hasłem y, nie dla asfaltu. Mają, po mają powody? Znaczy chciałam właśnie tutaj trochę te emocje ostudzić, ponieważ my nie planujemy asfaltowania tych dróg oprócz małych odcinków skrajnych. Cała droga Jasionka-Radocyna czy Radocyna Góra będzie w Kruszywie Naturalnym. Natomiast no, wzmocnić te drogi musimy, ponieważ raz, dostaliśmy środki, które chcemy dobrze wykorzystać, a dwa, no, no, droga... Yy, o, z naturalnego kruszywa, no, wymaga ciągłych napraw, więc jak jest okazja, żeby zrobić to solidnie, naprawdę solidnie, to, to po prostu wszyscy musimy z tego skorzystać. Kiedy te drogi mają być zrobione? Od no t... w tym roku. W tym roku już w trzeba roku. zakończyć. Tak jest. Pani wójt, kanalizacja wodociągi, to jak u was idzie? Kanalizacja wodociągi, my jesteśmy gminą, która... Te główne inwestycje wodno-kanalizacyjne ma już za sobą. 80% gminy, mieszkańców gminy może korzystać z kanalizacji zbiorczej i z przydomowych oczyszczalni ścieków. Ostatnio trochę bardziej widać problem wodociągów. Bo jednak te miejsca, które dotąd były zasobne w wodę, teraz okazuje się, że tej wody jest trochę mniej. Więc pomimo tego, że też już sporo inwestycji takich dużych w wodociągi zostało zrealizowanych, to, to ciągle jeszcze tutaj, jak chodzi o wodę, to, to są potrzeby. Natomiast kanalizacja i zresztą te wodociągi to też już takie prace tylko na uzupełnienie, hmm. dodatkowe osiedla, które powstają. No chcemy już jakby z założenia zaopatrzyć w wodę i, i w kanalizację. Ja jesteśmy przy tych tematach, właśnie takich typowo komunalnych, przypomnijmy, że nowa lokalizacja Przokły, jest u państwa prawda? No tak, od 13 września. Tak, od 13 na naszych stronach są bardzo szczegółowe informacje. Łącznie z mapką. To nie jest daleka odległość od star Starego Przoku. To jest 600 metrów oznakowane. Myślę, że mieszkańcy znajdą bez problemu. Pani Wójt, na te ostatnie miesiące kadencji samorządowej, która trwa, ma Pani jakieś priorytety jeszcze, jeśli chodzi o inwestycje? Znaczy tak, my jesteśmy. Albo czy jest jakaś bolączka, którą chciałaby Pani jeszcze mm -hmm. rozwiązać? No, znaczy, jesteśmy gminą, która generalnie bardzo dużo inwestuje. W tym roku znów pewnie budżet inwestycyjny sięgnie, no, blisko 40 milionów złotych, 35 było w planie, jeszcze te, te leśne do, doszły dodatkowo, więc, no, front inwestycyjny jest potężny. Oprócz tych podstawowych jakby potrzeb mieszkańców, czyli no chcielibyśmy możliwie zabezpieczyć dostęp do wody kanalizacji. chcemy naprawiać drogi. to no jakby moim takim celem jest zbudowanie profesjonalnej infrastruktury turystycznej, która nam pozwoli na taki zdecydowany rozwój. I tutaj priorytetem, może może nie jest to priorytet, ale jest to zadanie zresztą w trakcie realizacji, budowa naszych term Senkowskich. Już jesteśmy, mamy podpisaną umowę z wykonawcą, jesteśmy po przygotowaniu dokumentacji i myślę, że Lada, moment zna, wykonawca wejdzie w teren. No i, i to takie myślę najbardziej spektakularne wydarzenie inwestycja na terenie gminy Ruszy. To na koniec tylko przypomnijmy, że dziś ostatni dzień, kiedy można się zgłaszać jeśli chce się podwózkę, brzydko powiem, ale chodzi o dowóz do lokalu wyborczego dla osób powyżej 60 roku życia i, i niepełnosprawnych, które mają daleko. Dzisiaj jeszcze u Państwa w gminie można to zrobić. Ostatni tak, czas, jest, tak. tak, jest. Zapraszamy, zgłaszajcie się Państwo. Mamy możliwości, mamy nawet swój tabor, który jest dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Z wielką przyjemnością dowieziemy, także czekamy na, na zgłoszenia telefoniczne i, i będziemy rozpisywać po prostu trasę dowozu. A frekwencja jest bardzo ważna, jak wiemy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Małgorzata Małuch, wójt gminy Sękowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDM Nowy Sącz.